Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Tomasz Organek będzie gwiazdą zaplanowanej na luty gali wręczenia nagród prezydenta Suwałk – Włóczni Jadźwingów. Zaledwie 2 lata temu sam odebrał tę honorową statuetkę. Teraz, prócz tego, że zasiada, zgodnie z regulaminem, w kapitule przyznającej nagrody, zaśpiewa na cześć laureatów. Zadaniem kapituły jest wskazanie 3 osób zasługujących na uhonorowanie. Łącznie nagrodzonych może być w danym roku 5 osób. Jeszcze kilka lat temu kapituła wskazywała zaledwie kandydatów do nagrody, a ostatecznego wyboru dokonywał włodarz miasta. Kandydatury do nagrody wskazują mieszkańcy miasta. By to uczynić, należy wypełnić prosty wniosek wskazujący kandydaturę i zawierający krótkie uzasadnienie. Ten nabór potrwa do końca tego roku. Zgodnie z regulaminem pan prezydent przyznaje stałą liczbę nagród. 2 włócznie przeznaczone są dla osób, instytucji lub podmiotów za szczególne działania i osiągnięcia w sferze społecznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej oraz na rzecz rozwoju innowacji. Kolejna włócznia przyznawana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie miasta Suwałki w uznaniu za produkty lub usługi, które są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Ostatnie 2 zależą wyłącznie od inicjatywy własnej prezydenta. Włócznia ozdobiona diamentem może trafić do laureata, który już tę statuetkę w minionych latach otrzymał. Tradycyjna gala odbywa się od 20 lat, a nagroda autorstwa profesora Andrzeja Strumiło trafiła już do rąk ponad 100 osób, firm i instytucji.